Dzień drzewa rozpoczął kolorowy przemarsz przedszkolaków wokół polkowickiego ratusza. Najmłodsi mieszkańcy miasta wiedzą, jak dbać o naszą planetę. Segregować śmieci, zbierać jakieś papierki z lasu, na przykład chleb dawać gołębiom. No, można różne rzeczy robić dla zwierząt. Jak na przykład ostatnio byłam w lesie zbierać grzyby, to widziałam różne śmieci, butelki i tak dalej. I czasami można iść do lasu i pozbierać te wszystkie rzeczy, żeby planeta była czystsza. Oni już przekazali, bo jak wszyscy widzimy, są tutaj pięknie ubrani, czyli musieli powiedzieć rodzicom, co to jest, dlaczego to jest i do tego święta się przygotować. Święto drzewa to też czas przypomnienia, że jednak to drzewo jest dla nas bardzo istotnym elementem, zarówno krajobrazu, wypoczynku, jak i miejscem, które wytwarza tlen. Święto jest obchodzone w Polkowicach od wielu lat. W ten sposób ten samorząd chce swoim mieszkańcom przekazać wiedzę na temat ekologii i roli drzewa w życiu każdego z nas. Żeby pokazać, po co nam drzewa, po co nam zieleń, no i jak walczyć, jak każdy z nas, każda osoba może przyczynić się do tego, żeby ten klimat był dla nas łagodniejszy. Edukujemy całe społeczeństwo. Podzielony mamy dzień na dwa panele. Do południa właśnie dla dzieci, dla tej młodszej młodzieży, gdzie odbędą wiele, mamy stanowisk również z zapylaczami, pasieka dziadka Tolka, gdzie jak segregować, jak zbierać te odpady. Nadleśnictwa edukują, jak mamy żyć, żeby las istniał i co, jakie pożytki mamy z lasu. Przy okazji specjaliści chcieli opowiedzieć najmłodszym o roli pszczół w naszym ekosystemie. Przede wszystkim uwrażliwić i spowodować pewnego rodzaju empatię do tego niesamowitego owada, a od którego zależy nasze życie. Bo tak naprawdę gdyby nie pszczoły, to mamy 4 lata życia na planecie, więc o tym opowiadamy dzieciom. Staramy się też im przekazać wiadomości związane z tym, ile pszczółka żyje, jak bardzo jest potrzebna, co dzięki niej mamy. No i dla nich to jest fascynujące. Każdy mógł za pomocą siły swoich mięśni przyczynić się do recyklingu butelek. Przyjechaliśmy tutaj z niszczarką do butelek PET, zasilaną rowerem, bo to jest w zasadzie główna atrakcja tego urządzenia, że można poszatkować śmieci plastikowe za pomocą siły własnych nóg. No i proszę bardzo, teraz kolega z całej siły, no troszkę nogi są za krótkie, ale filozofia jest taka, że mamy tutaj prądnicę zasilaną za pomocą pedałowania. Najmłodsi mogli odwiedzić kilka różnych warsztatów, podczas których zdobywali wiedzę na temat ochrony przyrody i otaczającego je świata. Wokół ratusza ustawili się także przedstawiciele szkółek leśnych, którzy oferowali nieco starszym sadzonki na sprzedaż.